całej Polsce, również w Dębicy, są problemy z zaszczepieniem się grupy pierwszej, czyli seniorów po 80 roku życia. Grupa zero, czyli personel medyczny, pracownicy MOPS-ów, domów społecznych, zostali zaszczepieni w szpitalu i ten proces przebiegał sprawnie. Przemysław Wojtys, dyrektor ZOZ w Dębicy, podkreśla, że jedną z przyczyn problemów z zaszczepieniem osób starszych jest to, że nie wszystkie przychodnie w Dębicy szczepią swoich pacjentów. Oprócz przychodni numer 1 i 5, które należą do ZOZ-u, jest jeszcze kilka przychodni prywatnych, które zgłosiły akces. Nie wszystkie zgłosiły, bardzo żałuję, to nie jest okej, tak bym to ujął. Uważam, że wszyscy powinni szczepić, bo wszyscy powinni się zająć swoimi pacjentami, którzy do tych przychodni należą. Starsi, zwłaszcza ludzie, mają z tym bardzo duży problem. Po pierwsze, mają kłopot z mobilnością, po drugie, mają kłopot z trafnością swoich wyborów, po trzecie, dużo na ten temat myślą i bardzo ich to obciąża. I jak ktoś chce się zaszczepić, a nie może, to powoduje duże reperkusje później, szeroko rozumiane. Więc ja tu bardzo bym prosił, żeby jednak przychodnie, które nie szczepią, zajęły się swoimi pacjentami i nie zostawiały tych pacjentów samym sobie. Seniorzy mają też problem ze sprawnym zarejestrowaniem się na szczepienia. Sam system tego nie ogarnie. To jest zbyt duża ilość, to są setki tysięcy, to są miliony chętnych do zaszczepienia, którzy nie są w stanie przez infolinię czy przez jakiś system sprawnie się zarejestrować. To nie dlatego, że ten system jest marny, tylko dlatego, że on nie jest w stanie tego pomieścić. I nie można też powiedzieć, należało zrobić lepszy system. Nie, zdecydowanie nie. Należało zobowiązać wszystkie przychodnie do zajęcia się swoimi pacjentami. Szczepionek niestety brakuje. One przyjeżdżają w ilości, jakiej przyjeżdżają. Nie mamy na to wpływu. Czasem zamawiamy, chcielibyśmy zamówić 270, a przyjeżdża 90. Czasem przyjeżdża 30, tak jak pierwsze dawki do POZ-u tu przyjeżdżały w ilości 30 i w tym tygodniu też dostaliśmy tylko po 30. Natomiast ludzie są ustawieni w kolejce, nie cierpliwią się. No, na to nie mamy już wpływu. Na to pewnie nie ma wpływu też i rząd, który ściąga te szczepionki, bo jak można wyczytać w internecie, to producenci mają problem z dostarczeniem odpowiedniej ilości, do których się wcześniej zobowiązali. Wyszczepimy tyle osób, na ile nam pozwoli dostarczana dawka szczepionek. W Dębicy jest 6 przychodni, które szczepią przeciwko COVID-19. Są to przychodnie rejonowe numer 1 i numer 5, poradnia medycyny pracy przy Krakowskiej 91, jedynka poradnia lekarza POZ, NZOS 2, centrum NZOS.